Bojojo. No. Co za Zobacz. pani? No bo to mówię, że od razu startuje nam tutaj to. I jestem ciekawy, czy będą też inni gracze w tym miejscu. Ja Z tego, co wyszedłem. wszedłem na chwilę dzisiaj, to na początku chyba nie będzie grać, dopiero później. Okej. No jest Tobie pięć dostrzegam obowieści coś tutaj. nietypowego. Ty widzisz obozowisko, widzisz Pięć, piękne trzy. płomienie. Wkrótce Nie no, zobaczysz pięć. znacznie więcej. Poszukuję tych, którzy chcą poznać prawdę. Tych, którym Nawet na starczy trailerze było, że odwagi, pięć. wystawić czoła sztormowi, gdy Gdzie jest ten piąta? nadejdzie i Tam miecze stanąć są. w obronie pirackiego żywota. Moje księgi rzucają nowe światło Wejście na tę są już. prawdę. Gdy zechcesz działać, zbierz załogę i wróć do nich. Dobra, ja pogadałem już z nią. A, kolejne statki, kolejne żywoty. Tylko patrzę, jak przypływają, odpływają, nie zwracając Musimy na mnie tego uwagi. skasić na pierwszą. Nikt nie dostrzega zwykłego rozbitka. Pochodźcie, pozbieramy po materiał. Ale czekaj, to jak mamy zacząć? Ona coś o tym Co tutaj ognisku masz? mówiła. No tutaj masz. A. Musisz z tego skasić na początku. Piracki żywot. Zatopiona perła. I też zablokowane. A, nie wiem, to jest single chyba taki koopowy. Tylko. To nie jest normalnie na multi, że w ogóle chyba nie będzie innych graczy. Na to wychodzi. Ale No nie i dziwię zobaczymy. się, nie dziwię się, że tak to zrobili, szczerze mówiąc. No wiesz, jakby każdy miał pływać z Jackiem Sparrowem na statku. No. Trochę tych Jacków by było. Dzień dobry, siemanko. Zdrawia ta pani. U, książkę dostaliśmy już. But them always promise the freedom of the sea. Now do a new danger Jak has się come przewracało to our strony? tides, Jak się strony przewracało w already książce? changed this world to its Eku. liking. And if what it wants can't be found, it will take everything. Want to know its name? The one who brought this ruin lie in iron below the feet of Ty, ale dziwne, no bo są normalne eventy. all Zobacz, jest statek. No tak mi się... Nobody but its captain may tread below the deck of that ship. That means to learn the truth with your own Ona eyes. podobnie mówi do tej Lost Tiadalmy, ale to chyba nie jest ona, nie? podobnie. Może to jest Tiadalma? Nie, za bardzo białe ma zęby mi się daje. Myślisz, że aż tak dokładnie by to zrobili? Ostatnio oglądałem te filmy wczoraj. Przedwczoraj i przedprzedwczoraj. No, już tam na pamięć. Ostatnio oglądałem 5 razy chyba wszystkie. Podobnie Władcy Pierścieni i Hobbita. When you raise up the flame of souls, all I can do is show you No to wskaż. the way. Ej, co to za takie malowanie tego? Stare z Megalodona jakiegoś. Mamy czekać, czy to już sobie zrobiła? Paliszkowito. Wow. To było na trailerze. Portal! A nie działa. Portal! Tu jakiś statek fajny. Patrzę. I traveled to another world, and now you will do the same. Take these words for the journey. If you read them right,
Dim whisper what has been and what is yet to be. Whispers to help you save a pirate's life. Now make sail. The door is open. The prisoner is waiting. And our time is trickling away. Dobra. Fajnie. Ugadaliśmy. Ty! To fajne. Co? Ale zobacz. O! No fajne. Ciekawe, gdzie mamy płynąć, nie? Wiesz co, właśnie mi się wydaje, że to jest singielek właśnie taki, koopowy. I może być z tego, że tutaj będą boty pływać. Normalnymi statkami, nie? Podobnie jak szkielety. Albo ta będzie pływać. Anglia. Okrętami wojennymi. Już nic nie widać. Dobra. Gdzie mamy iść? Mamy książkę do przeczytania. Morski przypływie porwij mnie do miejsca, gdzie marzenie o pirackim losie jest wieczne. Sami będziecie czytać, czy mam wam czytać? Nie, ja sama. Dobra. Nie każdy, kto tu przybywa, pragnie urzeczywistnić swe marzenie o pirackim losie. Wielkie zło pragnie położyć kres wszelkim marzeniom. Są i tacy, którzy stawią się na rozkaz ich marzeniem. Jest zobaczyć Sea of Thieves z powitym rokiem. Podoba mi się tłumaczenie tego. Przede wszystkim ten tekst. Marzenie jest zobaczyć Sea of Thieves z powitym rokiem. Że nie przetłumaczyli tej nazwy jak kurde w każdej głupiej grze i filmie. W jakichś wichrogrodach. Wyroki śmierci nie mają tu żadnej mocy. Ktoś inny strzeże bramy. Pomiędzy światami przewoźnik służy. Nie wiem, ocean złodziei? Co? Się tłumaczy? Ocean złodziei? No. Sea to jest morze. Morze. No, może złodziei, coś takiego. No. Może grabieżców. Może tak, a może nie. Marzenie o pirackim losie to marzenie o wolności, lecz no, teraz coś znacznie gorszego od śmierci czeka tych, którzy pragną swobody. W ogóle nie ma itemków żadnych przewoźnik za te żetony tego sklepu. Wie o tym i lęka się tego, lecz musi wypełniać swoje obowiązki. Przysiągł zakuć w kajdany tego, który może ocalić te wody. Mowa o więzieniu niesionym przez fale wieczności, których nie widział jeszcze żaden pirat, żaden żywy pirat. Sea of Thieves potrzebuje walecznych i wiernych ideałów piratów. Takich, którym nie brakuje odwagi, by stawić czoła nastającemu mrokowi. Wypatruj zieleni na horyzoncie światła, które poprowadzi cię na przeklęte wybrzeża. Ty, my od razu mamy tam płynąć. Aby ocalić marzenia o pirackim żywocie, trzeba najpierw ocalić żywot pewnego pirata. A, to będzie teraz... Zaczekajcie, to teraz będzie niespodzianka, że my ocalimy jakiegoś pirata nieznanego. O, też nie spodziewam się tego. Dobra, coś malujemy innego, czy to już to, co wybraliśmy? Możesz malować, bo ja nie mam tego. Ja na pewno to malowałem. Może takie fajne to malowanko nawet. To jest takim złotym. Okej, okay. Żagielek. O, ten jest fajny żagielek. Upczaj to. A, nierozwinięty. Nie wiem, przed chwilą wydałem 70 tysięcy na mnie. Ty, błyski armatnie są ten teraz jako skin. No, stąd ty. Ale właśnie ostatnio jak z tymi gościami pływałem, to te błyski tak zasłaniają widok, że masakra. Już lepiej normalnie mieć. Są jakieś do kupienia? Nic nie widzisz po strzale. Kompletnie. Skąd macie psa? Co mamy? Pies. Psa kupiłeś? Nie, nie. To mój pies. Backfield jest. A, ty miałeś, nie? Psa. Ba. Wtedy z czegoś tam dostałeś. Idę z nim popływać. No, czekajcie, zaraz płyniemy. Połasz tego psa, co masz za psa? Jak on wyglądał? No. Jak
jest, jak jest. Ahoj, Disztor. Witamy, witamy. Ciekawe, gdzie mamy płynąć? Dobra. To steruję. Ja mam sterować? Ja posterować. Ja posteruję. Pójdź żagle na razie. Widziałeś te żagle? No. Jak się ładnie świecą. Kozak. Czyli Galeon dwa razy obracał, tak? Na pewno mamy to tak na bani wpłynąć? Tak. Powiem wam, że zapomniałem, że na Galeonie nic nie widać. Dobrze jest? Trochę w prawo. O, dobrze. Teraz widać. Kurde, na falach nas rzuca na prawo. Idziemy ratować nieznanego pirata. Tak w lewo trochę. Nie wiem, w lewo, bo nas bardzo na lewo ściągało, na prawo ściągało i dlatego tak. Ty, puściło mi ster. Ter mi się puścił. Patrz, jak się zbugowało, ej! Co? Widzicie to? Coś ty, gdzie ty ciągniesz to? Ja przed tym, jak... Ten, co za światy nas ciągnie. Ty. Chodźcie, papuga... Ej, papuga widmo tu jest, chodźcie. Ty, czy on powiedział... Czy on powiedział Dead Man No Tails? Tak. No. Można sterować? Nie można sterować. Statek sam płynie. Zatopiony statek. Co? Kotka ci się znęca nad Kretem? Zobaczymy, co się stanie. Te są! Nie możesz wyskoczyć. Martwi. Na tych łódkach. Tych, co David Jones powinien się zająć nimi? Tak. A nie, to byli ci w wodzie. Tymi się zajął. On się nie zajął tymi, co byli w wodzie, bez łódek, nie? W wodzie, no. Wiecie, co się stanie, jak wyskoczę? Ty, nie da się. Nie można wyskoczyć. Nie może opuścić okrętu. Latarnia. Tia Dalma miała rację, nie można opuścić okrętu. Właśnie, zmienimy żagle. Duch tam wchodzi na maszt. Gdzie? Gdzie ty go widzisz? No, po drabinie. Ty faktycznie. No gdzie zwiniłem żagle, bo to i tak płynie tak ten. No. O, statek płynie z przodu. Czarna perła. Nie, to nie perła. Mi się wydaje, że perła. Ale i za nami też. Za nami też perła? No i po prawej nie umarłeś. Faktycznie. O. Nie ma załogi. Nie, jest, ktoś steruje. Panie! Nie ma kul. Nie ma kul. Pustaki. To pistoletem. O, pistoletem można. Ty, zabrali mi pistolet. Oho, to odwaliłeś. Ty, a mnie nie ma. Was widzę, a mnie nie ma. Jesteś. Gdzie? Jesteś, na samym końcu statku. A tutaj, dobra. Mam zwierzątko małpę i mogę mu zmienić nick. Jak nazwiemy małpkę? Chyba wróciliśmy, co?
Żagle trzeba. Puśćcie żagle. No chyba nie. Tutaj nie ma wiatru. Jest wiatr. To idealny. Ty, jaki księżyc, co, czy co to jest tutaj? Gdzie? Błękitny. Ty, Dark Soulsy. To tam było czerwone. Jedno. To jest Blue Souls. Gdzie mam płynąć? Na wyspę chyba, nie? A, czekaj. Ale nie rozpędzajcie się z tymi żaglami, bo tu jest ten, dużo jest skał. Nie, no, tak to nie. Moglibyście zwolnić trochę. No, hamujcie już. Musimy znaleźć zatoczkę. No nie wiem, czy to dobry pomysł, zaraz znowu drama się przygotuje, ten przyszykuje w ten sposób. Na kotwicy trzeba być. A nie. Żeście się tak rozpędzili. Co się dzieje? Piźgniemy. Czemu statek tak obróciło nagle? Widziałeś to? Uderzyliśmy. Uderzyliśmy, ale żadnych szkód nie mamy. Coś mnie martwi. Poprawiam szprzek, nie? Dziwne było to. Dobra, sternik, weź ktoś to. Ja nie mogę sterować. Ja nie jestem od tego. Jak, ja posteruję. Bo później nikt się żaglami nie zajmuje jak trzeba. Ale trzeba, jak to się nazywało, brasować żagle? Dokładnie. Mamy wszystko zwinięte. Trzeba trochę popuścić. Ty Kamil sterujesz, czy kto? Chyba trzeba opuścić. Nie no, ten, Wojtek. Jest sternikiem. Ja zwiedzam. Dobra. Już idę zwiedzać. Puśćcie to jeszcze. Co? Nie no, płyniemy cały czas chyba. Minimalnie. Ale tu myślę, że i tak będzie za płytko. Nie dopłyniesz do samego tego. To ładnie. Halo. Halo. Ho, ho. Jest tu ktoś? Tu coś jest. Oszukali, nie zadzwonił. O właśnie. Najważniejsze. Dali nową szantę? No nie dali. Chyba nie. Czego nie dali żadnej szanty z piratów z Karaibów? Ten jak się rozsiadł. Twoje Talesy. Fajna muzyczka. Chcieli zwinąć skarb. Chyba im się nie udało. No. Całkiem możliwe. Trupy. Poszliście tu dalej już? No. Grota Umarlaka stoi otworem. Ty, to my jesteśmy... w luku Davy'ego Jonesa. No. Dokładnie. Wiecie co wam powiem? Muszę zwy 3 minutki. A co, po kanapeczki i po picie?
Dobra. Dobra. Za dwóch. Zywy. Dead man. No tail. Kto? Myślałem, że utknąłem już. Co, kombinujesz, jak tam wejść? Ja też. Mhm. Jaki masz mieczek? Ataki, o. O, skrzynka. Ale pusta. Uczeń, co ty? Nie doskoczysz. Trzeba legendę piracką wbić, by mieć takiego skilla. Ja nie mogę właśnie podskoczyć przed tym. Dziwnie. Wyszło. Nice. Ty, a jak się tych emotek używa? Żeby na przykład usiąść, czy coś zrobić? To Z. Ty, no ja nie mam. A ja nie mam, nie w ogóle. O co tu chodzi? O, jest. Co, o co chodzi? Co, masz pod Z normalnie? No. I Wojtek łobuzie, sadzimy ci kija w buzie. Wojtek łobuzie. Klawiatura i mysz. Możesz zobaczyć, gdzie to masz w tym? Co? W klawiszologii? Tak. Z tego. Dead man, no tails. Masz po samej górze, koło pirackich emoji. A, ja mam na Y, nie wiem dlaczego. Co macie? Co? Emotki w sensie, bo nie wiemy, jak emotki się robi. Na czym są? Nie, on ma Z, ja mam Y. Ja to zmienię na Z, bo w sumie Z lepiej. Ja też mam na Y. Ty, nie widać mnie. Co jest? Też miałem to samo. Ja nie mam emotek. Dobra, idziemy dalej? Ale możemy iść. Czeka na nas nieznany pirat. Ho, ho. Nie można z nimi grać. I tą szantę mogliby dodać. No.
Pewnie dodali, bo są słowa w niej. Tu żadna nie ma słów. Tylko gwizdy. Potrzeba rączki. Straszyłeś duchy. Musimy rączkę znaleźć. Macie? Rączkę do czego? Do drzwi. Coś tam było? Dlaczego mojej papugi nie ma? Nie wiem, a moja małpa jest? O, jest. To wygląda jak rączka. Ale już mamy rączkę. A, no to czemu nic nie mówicie? Przecież wyszło, że chwyt wiosła. Au. Kratną. Jack! Kurde. Krzywy dar. Captain Jack! Ty, bo ja na dół spadłem, co teraz? GG. Od początku GG. Fajnie było z tobą pograć. Fajnie było z tobą pograć, kapitan. Po co tego psa niesiesz? Zostaw go. Nie. Ma cztery łapy, potrafi samo. Nie bądź się zgubił. Potrzebna lampa. No to nie masz lampy? Opa, płyną ty! Kto to? Kradną. Gdzie? Jo cię płynę. Skacz, może popłyniesz z nimi. Trzeba jakoś to otworzyć. Czyli musi być gdzieś kołowrotek. O, może muszą dopłynąć, żeby nam otworzyć. Może. Cięż zahaczą. Nie zahaczą? Wiosłem zahaczy. A to cwaniak się zatrzymał. Zabił go. Wojtek, mógłbyś zostać na okręcie. Czemu? Ktoś nam zwinie. Płynie. Zdanie nam lód. No już płynę. Gdzie ktoś płynie? Tutaj widać. Ujujujuj. Pakujmy. No to ta, czarna perła znowu. Już 10. Dwie naraz tam czarne perły. I to też jest właśnie ściągnięte żywcem z tego. Z Disneylandu. A, to widziałem, no, to jest taka wystawa. No. W Disneylandzie. A to nie jest skarb Corteza, przeklęty? Nie staniemy się szkieletami? Może to jest przed pierwszą częścią. Nie brać monet żadnych. Parkour. Zresztą całą kieszeń. Gdzie wy jesteście? Nie wiem. No dobra, nie, gdzie wy jesteście? A, na górze. Fajnie.
Cześć Janusz, siemanko, hej, hej. Muzyczkę taką dziwną dali. No taka... Urodzinowa. Trochę. W rodzinach takie często lecą. Po co drabina tu? Tutaj. O! Czyli w coś trzeba będzie strzelić. Albo przeciąć to. A jednak. Dobra, kapitan, to ty tu trzymaj, a my idziemy. Okej. Zaczynają się parkury. O, to też było w trailerze, nie? Zjeździ. Ty, to jakiś statek tam stoi, to nie nasz. Ty, jak patrzę w jednym kierunku, mam taką zwolnioną animację. Też tak macie? Gdzie wy poszliście? Dalej już. No, na dół. No. Zjeżdżasz już. Ty, 1000 hajsu dostałem. Ja też. Przejście groty. Okej, okay, potrzebna lampa. Co tam, Janusz, słychać? Czemu to się nie otwiera? Już zapaliliśmy. Szybko otworzyli. Całkiem ładnie to. Wyklęty kapitan. Ty, zobacz, tu szkielety grają w kości. W karty grają. Czekaj, tam da radę wejść od drugiej strony. Fajnie, jakby dali grę w karty. Albo w kości. O, jestem tu. I w szachy grają. Ty, oni faktycznie grają. Ej, mamy jakiś klucz? Nie mam. Gdzie się wchodzi do tych karciarzy? Od tyłu musisz wejść. Nie wiem. Tu jest książka, to chodźcie. Od tyłu musisz wejść. Ej, utknąłem chyba. Wyjątkowy przepis. A co my tu mamy? Na krawędź mapy. Stary warty Wilkins żegluje po morzu dłużej niż ja żyję. Nawet on narzeka, że nigdy nie widział takiego sztormu, a z jakim się zmierzyliśmy zeszłej nocy. Pojawił się zupełnie znikąd. Widzieliśmy jakieś dziwne zielone błyski, a potem zewsząd rozległ się grzmot, który brzmiały prawie jak słowa. Największy szkwał już za nami, ale nie... Uspokoję się, dopóki nie przyjdzie, przejdzie ta przeklęta mgła. Gra nie jest za głośno, dajcie znać w ogóle. Bardzo chcę ją zobaczyć. Co? Tak bardzo chcę już zobaczyć ląd. Musimy uzupełnić zapasy, których braki mocno dają nam we znaki.
Zabawne, od wielu dni nie czuję głodu, a dokładniej od momentu, w którym wypadł mi ostatni włos. Chyba nie ma co się dłużej oszukiwać, wszyscy znamy opowieści o pirackich klątwach. Ale nawet jeśli zacząłem się zmieniać przez ten klejnot, to co z tego? Jeśli mam zostać szkieletem, to będę najbogatszym szkieletem na morzu. Ty. No, szukaj, ja zwiedzam. To jest o tym skarbie Corteza chyba właśnie, to, że oni zabrali klejnot i się zmienili w szkielety, nie? Aha. Ty, ale wyłączyli tutaj ten dasz taki, żeby nie bugować, nie przechodzić tam, no, gdzie nie można. Ja już się prawie zawiesiłem tutaj w jednym miejscu. Nie no, działa dasz, co ty mówisz? Dasz działa. A mi nie działa. No widzisz, i masz swoje zalewanie klawiatury. Ty, i myszki. Może mi w ogóle myszka, nie ten. O, klucz do klatki. No to właśnie szukaliśmy klucza. Ale jeszcze jakiś przepis miał być. Cichutko? Podgłośnić grę? Jak za cicho jest, to też źle, nie? A ja widziałem jakieś drzwi do otwarcia też tam są. O, czekaj, tu jest... impreza. Czekaj, oni tu zaznaczyli mapę tego chyba. I tu trzeba chyba wykopać. Latarnia po lewej. Jaki jest kompas? To jest na północ, tak? Na północ. Po prawej, dobra. I po lewej powinna być latarnia. Jest latarnia. Tu jest latarnia. Czyli to nie jest północ jednak. Ale wiem, gdzie mam iść. Czekaj, tu. Jak wyje akwilty. Co on tak wyje? Ty tańczyłeś, czy co robiłeś? Więc mówisz, że oni wykopali ten skarb już tutaj. Aha, i gdzieś go zabrali. Znalazłem. Ła. Padłem kamień pod ten statek. Co ty? Ty, tu jest jakiś skarb fajny. Tu z tej strony mogliśmy podpłynąć, byśmy od razu tutaj byli bez tego. Ej, znalazłem go. Kogo? Idziemy na latarnię? Idziemy zobaczyć. Nie, latarnia zamknięta jeszcze. Ty, bo ja idę za skarbem. Ktoś wykopał skarb i tędy szedł tym szlakiem monet. Wojtek już spuścił go na dół, tego gościa. A, nie tu jest skarb. Znalazłem coś. Chodźcie. Szkieleta wykopałem. Gdzie ty jesteś? No tak to jest, jak się nie robi ciekawostek, tylko się leci za pierwszym. Moglibyście nie robić fabuły tak szybko, żebyśmy mogli tu coś zwiedzać? Ale to jest ciekawostka, to wy poszliście fabułę robić. No ja wiem, ja do Wojtka mówię. No chodź tu, Kamil, widzisz mnie na tym. Widzisz mój znacznik? Bo trzeba było... Nie, on ma wyłączone. No dobra, to wytłumaczę może wam chociaż co zrobiłem. Przecież tam w tej tawernie, co byli, była mapa i mówiłem, że idę zobaczyć ten skarb. I poszedłem i był wykopany i prowadził taki szlak ze złota rozsypanego dotąd. I wykopałem tego szkieleta tutaj. Jak tam do góry? A, tutaj. Czy tu złota w ogóle? No tam, gdzie ten szkielet wykopał te skrzynie, idę śladem złota. Co? To w tą stronę prowadziło to złoto. Tu jest meta. Powiem się.
Włącz sobie te niki. Wygrzałem. Jak to się? No ja widzę, no jak blisko jestem, to się pojawiają. Ja nie wiem. Ja nawet cię daleko widzę. Ten lubi kości. Tak, chwil. Pa, dziabnałby. There's precious little of it left in Sailor's grave, and that's the truth. Now, don't mind me. I'll get back to listing all the mistakes I've ever made in alphabetical order. Musimy przynieść skarb jego. Wymagany skarb biednego Dagiego. Dagi? Hej, Dagi! Ta bajka jest. Musimy znaleźć skarb, nie? No, tak mi się wydaje. Znaczy ja widziałem jeden skarb, jest na statku tamtym jakiś. Może. Chodźcie, zobaczymy tą latarnię jeszcze, co? Co tam jest? Ale tam nie wejdziemy teraz. Nie? A, faktycznie, tu trzeba coś... A, i możliwe, że jak mu damy skarb, to się może otworzy. Wiecie co? Mi się też coś wydaje, że to nie jest jakieś dodatkowe, tylko jak uwolnimy tego gościa, to on powie nam, żebyśmy to robili. Może tak być. A co ten gość w ogóle powiedział, jak go uwolniliście? Nic, żeśmy go podnieśli i coś z nim porobili. No to chodź, idziemy porobić z nim coś. Mam go. Weźcie, najpierw zobaczmy ten. Gdzie jesteś? Co ja znam. A to? Trzymaj. Fajnie gada. On będzie nam robił te wskazówki dawał. Chyba tak. Chodźcie. I'll take care of the talking. Let's start by heading for the stara latarnia. No dobra, czyli chyba to będzie to. Gdzie, na ten statek? Pokażę wam ten skarb. Co to znaczy? Tylko klucza nie ja mamy. A ten tak miałby ten kluczyk chyba na tym, na kołnierzu. No mi się wydaje, że ten, że to właśnie będzie to, że on nas zaprowadzi tutaj. Później ten kapitan przyklęty. Jak wy tam weszliście? Przeskoczyliśmy nad tym. Tylko, że ja nie mam sprintu, bo ja mam tą czaszkę. A no to możesz dołem pójść, tam jest obrót dziura chyba. Ty, a tu jest szkielet na dole. No nie wiem nic. No, dawaj. No dobra, to idziemy do latarni. Zobaczyliśmy, to idziemy do latarni. Na skróty. Pogodą można jeszcze parkurem iść. Nie, bo on raczej nas będzie prowadził do tego wszystkiego. Jak nie, to najwyżej przy końcówce gdzieś tam. Widać, że na tym statku jest końcówka i najwyżej przed tym statkiem możemy się zatrzymać. Tworzył nam tą latarnię. Nie wiem, mówi teraz coś. Nie wygląda. Idzie. No, idzie most. Ruszyła szarańcza. Mówiłeś, Kamil, wczoraj? Że się steamowaliśmy z typami, ale nie spodziewali się, że taką szarańczą jesteśmy i większość łupu u nas wylądowała. Do mistrzu. Najlepsze skarby mieliśmy zakaszone, a nie jakieś pierdoły tylko wzięli.
Ale i tak później przecież dzieli ten karp, nie? Kurde, wysoko. O, książka kolejna. Obce, lecz znajome, autorstwa Przeklętego Kapitana. Czekajcie, niech powie do końca, nie? Gdy już myślałem, że przez tę mgłę z nudów zniosę jaju, usłyszałem starego Wartiego. Wojącego ziemia na horyzoncie. Tyle, że w jego krzyku coś brakowało entuzjazmu. Owszem, przed nami majaczył się ląd, ale było już za późno na zmianę kursu i rozbiliśmy się na skałach. To po zwiedzeniu groty zobaczyliśmy kolejne wraki statków i wielką latarnię. Co dziwne, załoga zarzeka się, że wcześniej jej tu nie było. Rozpaliliśmy w niej ogień, a jednego z członków załogi wyznaczyłem na opiekę na latarni. Bijące z niej światło w końcu zapewni nam ratunek. A na czas, dopóki kogoś tu nie zwabi, zakazałem reszcie załogi przygotować szałasów z części porozbijanych statków. Może nawet sklecą jakąś tawernę? Zabawne. Zaczynam się tu czuć jak w domu. Mówiłem, książkę czytałem. Jeszcze jest ciekawego? Ma tu w górę. Co za urządzenie? Chyba do jedzenia. Ej, zimno jakoś się zrobiło? Bo jesteśmy w świecie umarłych. Pewnie dlatego. I think it looked better in the dark. Now, to get the ferryman's attention. Nie wiem, czy przyciągnięcie uwagi przewoźnika to nie będzie już taka, wiecie,